Siemanko, witajcie z tej strony Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Krzysiu jest ze mną, oczywiście. Piąteczka. Dzisiaj Oreczka jest i piąteczka, piątunio. No dzisiaj sobie oramy na zimę, jak sami widzicie. Z tego co pamiętam, tutaj właśnie, pamiętacie, tutaj tyrem podjeżdżałem. Tak jest. Tak jest, tu była odmiana KWS-owska Vitalio. Która oddała bardzo fajnie, bo była wczesna dość odmiana, także zamknę szybę, żeby było lepiej słychać. Słuchajcie, jestem bardzo mega zadowolony z tej odmiany. Wczesna odmiana, fajnie to wyglądało. Możemy sobie, ale teraz zobaczcie, jak ciągnie Maciej szkawo. Możemy głęboko, z tego względu też mi z Kasperem coś rozmawiali i trochę poruszyłem na vlogu, który wcześniej nagrywałem, że ziemia tu jest lżej jak tam, bo ziemia jest ussana strasznie po tych deszczach wiosennych, a tam jeszcze była po jesiennych, czyli to była tragedia. To zaraz będzie fajny też moment. A tu mamy takie, zobaczcie, jakie pole. Na razie sobie jeździmy, takie półkole robimy, ale będziemy to musieli sprostować, bo tam mamy prosto. Mówię, są momenty, że gdzieś ta ziemia puści i czuć to od razu. Będziemy, tak jest, będziemy to działać. A Krzysiu, powiedz mi, co tu będzie w następnym sezonie? Kukurydza, kukurydza. Znowu, z tego co planuję, na razie będzie Hulk. No tak, bo się spisał. Bardzo serdecznie zapraszam na główny kanał, bo filmik właśnie wyszedł z kiszonki trochę późno, ale się udało. Kapitalna odmiana jest, także zobaczymy. Tutaj też będziemy się starać. W ogóle z Tomkiem rozmawiałem, bo Tomek nie wiem, czy z tym rozmawiał. Musimy jakiś konkurs zrobić, tego co rozmawialiśmy. A, to kiedyś był poruszony. Był poruszony temat. Musimy to poruszyć jak najszybciej chyba w miarę, bo to już długi czas tego już schodziła. Tak, także myślę, że za pierwsze miejsce będzie na pewno jednostka Hulka, albo może dwie jednostki, za drugie jedna jednostka, za trzecie może Lucerna. Teraz nie wiem, może to do was będzie należało, jaki temat ma być konkursu. Coś wymyślimy na pewno. Co chcecie zrobić? No, coś wymyślimy, na pewno tutaj z chłopakami możemy pogadać, myślę, że coś zaproponuje Tomek, coś ciekawego, ale myślę, że nagrody fajne, będzie coś innego, jeżeli ktoś właśnie, no bardzo tutaj będzie nagrody dla takich, kto ma gospodarstwo i może sobie to właśnie zasiać, no bo też tak ktoś, jak to weźmie, wygra. Tak, bo wcześniej sobie na nogę zobaczę, mam awarię przycisku. Góra, dół, niestety dom, czekam, jutro poniedziałek będzie serwis, no ale unoszę sobie DRM, także. Trochę więcej pitolenia, ale czasami mi się dzieje, też, tym bardziej muszę się pobawić, ale da radę. Ale dajemy, pogoda piękna, więc ale dajemy radę, tak, nie ma to czasu czekać i w ogóle na serwis, skoro mogę podnieść, mogę zrobić, to właśnie działam, tak? No pogoda jest naprawdę świetna, od kilku dni, no te temperatury znowu wróciły. Sami wiecie też tak samo, że muszę wam powiedzieć, że do 1 listopada starałem zawsze, ale to zawsze wyrobi się, żebym już był obrobiony, maszyny były pomyte, schowane w garażu. A w tym roku. Bardzo, tak było na tyle sucho, że teraz czekam pod deszcz na wzejście pszenicy. Tak właśnie, bo pisaliście często, żebyśmy we vlogach mówili, jaki akurat jest dzień, bo te vlogi często wychodzą z opóźnieniem. Dokładnie. Czemu taki środek? 2 listopada dzisiaj mamy, dzień zaduszny. Tak, dokładnie. Dzisiaj mamy 2 listopada, także Krzysiu, jak będziesz tam pamiętał, to sami na vlogu gdzieś na początku wspomnieć. Zawsze staram się mówić. No właśnie. Chociaż nie wszyscy to czytają, nie wszyscy to rozumieją, rozumieją. Czasami ktoś pisze, mówię, że jest ten i ten dzień, ty wrzucasz vlog po miesiącu, on mówi, u mnie kurde, jest 2 razy większy. Nie, właśnie, ja to powiem. Sorry bardzo, no, jeżeli ktoś nie czyta, to znaczy, że jest niepiśmienny chyba, nie wiem, ale zobaczcie, jak fajnie się orze. Na półkolu, później to poprostujemy wszystko. Na początku powinniście mieć filmik, zauważyłem, że właśnie powinniście te filmiki z muzyką na początku, więc się nie miałem od filmka, więc sobie pobiegałem, coś nagrałem. No tu będziesz mógł niedługo prostować jakoś, nie? O, jeszcze trochę, wiesz, tak sobie porobię, żeby fajnie. Ale jak pięknie kryje, naprawdę. Nawet na półkolach on tam, wiesz, on daje sobie radę. Naprawdę jest fajny pług, lekki, a podług polskich pługów. Pierwsza skiba jest blisko ciągnika, także naprawdę fajnie daje sobie radę i jestem z niego mega zadowolony przez tyle lat. No. Zresztą nie pierwszy raz kręcisz, nie pierwszy raz wiesz, jak to wygląda. Też, tak jest. Ja już pamiętam, wiesz, to jest widać. Można pomarańczę tunąć po orce i ona będzie się kulała i kręciła. No, teraz ostatnio trochę coś tam tych deszczów popadało. Także nie ma takiej totalnej suszy, no wcześniej właśnie jak u mnie były orki i siewy, no to taki popiół, że głowa mała. No ale tutaj też, no to naprawdę, to tutaj ten Vitalio było naprawdę ładne, z tego co pamiętacie na vlogu, jak ciężarówką dostałem, było dużo masy i zobaczcie, jak to przykrywa, no tutaj no nie mam, no gruberem zjeździłem wcześniej. Raz jeździłeś, czy to raz? Nie, raz. I to naprawdę wygląda fajnie, nic się nie wyteguje. Chociaż mój gruber tak naprawdę, nie, jeżeli chodzi o kukurydzę, nie jestem zadowolony, bo on nie jest
typowo właśnie kukurydziany, on skurczy byk, ma za dużo talerzy, się pcha, gdzieś tam muszę omijać i tak dalej, nie? No ale daj radę, no nie chce mi się tych talerzy odejmować, no może... Znaczy powiem tak, lubię, jeżeli coś jest firmowe, ma oryginalne swoje wyposażenie i lubię, żeby tak miało. Nie lubię coś odejmować, ulepszać. Znaczy ulepszyć można, ale może, ale żeby odejmować coś tak dalej. Okej, okay, możemy wykręcić. Taki kawałek pola, jak gdzie trochę jest. Ale no to porany masz sporo. Sporo, znaczy na zimę już walnąłem ponad 20 hektarów. No, także to już jest dużo. Na zimę zostało jeszcze, no może tylko 20, nie za 20 też, ale też zostawię wiadomo część na wiosnę, żeby wyjść obornik. Pszenicę mam posianą jutę. Jak ona była tam po Lima Grain'a, tak, tam jest dużo, tam jest... Juty jest chyba 10 hektarów, nie? Właśnie tam, co była ta łata, najładniejsza kukurydza. Tak jest, tak, tam. I właśnie ciężka ziemia właśnie i na jednym polu ciężko wzeszła. No. Ona... Jedna trzecia jej nie wzeszła, czekamy aż teraz właśnie ciepło, no może deszcz, może wzejdzie. Druga sprawa, później mamy jeszcze też ileś hektarów wilejki. To jest... Co, pszenica od ciasta. Pierwszy raz chyba. Pierwszy raz. Ja już widziałem ją tam, ja już w poprzednich latach widziałem ją w Strzelcach. Chciałbym wam właśnie taki temat poruszyć, bo tak, brakło mi pszenicy, później kupiłem wilejkę i jeszcze pojechamy je kupić. Wracając ze Strzelec, no. Ode mnie jest 20 kilka kilometrów. Wracając, we wrześniu jak chcieliśmy, susza totalna, w miejscowości Niedrze spotkała mnie ulewa. Ulewa. Wycieraczki nie zaczęły zbierać w ogóle wody. Słuchajcie. Po 2 kilometrach koniec ulewy, susza totalna. Ale to tak jest często. Właśnie są takie opady lokalne. Rok temu. I teraz, Instytut Spuław nam mówi, że ci macie suszę, ci nie macie suszę. Na przykład u nas nie ma suszy na kukurydzę, na trawy. Sorry, no to kukurydza rośnie bez wody? Prawa to samo? Wszystko, na wszystko jest susza, na kukurydzę nie ma suszy. Fajnie, okej. Tak samo jak nigdy. Tylko z tego, co ja mam informację, bo to się interesuje, muszę wam powiedzieć, że jedna roślinka kukurydzy na swoją wegetację potrzebuje około 48 litrów wody, więc 48 litrów przemnożmy sobie razy obsady, powiedzmy 84 tysiące roślin na hektarze, to teraz macie informację, jaką potrzebuję ilość wody na hodowanie hektara pożnego kukurydzy. A oni mówią, że nie potrzeba, że nie ma, że tam w ogóle się nie należy. To jest śmieszne w ogóle, nie? No ale tak jest zawsze, pamiętam... No, tak wygląda przykrycie pługa. Była taka susza? Kacper może pokazać, no to no jest... Można na ile uramy tak razy piłkę tulnąć i wydaje mi się, że jest okej. Na ile tak uramy raz na oko? Nie, wiemy. Bo ja mam ustawiony pług na maksa, czyli... Aha. Jak kupowałem, to sobie dywagowałem, czy kupić... Owruma, który też bardzo mi się podobał, mega, fajny pług. Albo Kuna. Kun był lżejszy, fajniej chodził, bo miałem okazję popróbować. Plusem właśnie Kuna jest to, że lżejszy, luźniej chodzi i fajniej się sprawuje. Natomiast Owrum ma tą Excelsior, ten plus, że ma na przykład regulację na 4x50, a ten pług ma 4x45. Czyli 5 cm na talerz siwe, czyli 20 cm mniej. Okej, okay, ale ja szybciej pojadę, to samo zrobię. Dokładnie. Więc to nie ma też tak mało tego. W pługu szybciej Janos lepiej zarzucisz. No tu widać właśnie te momenty, jak raz tam na 9 jedziesz? Nie, na 7. Na 10 teraz jadę. Na 10. Na 10 tak mamy koło 1600 obrotów, staramy się to utrzymywać. Ale na 10 damy radę, a tam. Bo tak ustane, bo tu jest była orka wiosenna, tam była orka zimowa. Było bardziej ustane, było ciężej, chociaż ziemia lżejsza. Ale to mówię, nawet Boże, jak sobie nagrywałem stale, to był tylko taki moment, że aż dociągnij od razu po a nie jak dostał. Takie było. Było właśnie to bardzo, bardzo było uciążliwe. Wiadomo, że nie wszędzie. O, możemy zrobić sobie 9. Już pojedziemy szybciej. Szybciej, no większe obroty i bardziej większy ruch, tak? Pamiętam, w tamtym roku była taka susza, czy 2 lata temu nas nie przetrzymywali. 2 lata temu, w zeszłym roku to była powódź. No tak, no właśnie teraz się zastanawiałem, który to był taki. No to 2 lata temu pamiętam, susza no totalna, też miesiąc deszczu nie było, jestem w Kostyninie,
no przyszła taka pompa, że głowa mała. Pozalewało wszystkie ulice. Tak, pozalewało właśnie u nas koło Lidla, tam jest taki ten pozalewany cały parking, był wszystko. Wracam sobie do domu, do Stylina, mam 7 km około. Wracam sobie do domu, jestem w połowie wioski, nie wiem, z kilometr od domu i nagle tylko tak na asfalcie tu kałuże i nagle na asfalcie tylko takie odcięcie. I suchutko, nic, nawet kropla nie spadła. I tak to samo właśnie, takie są teraz właśnie typy opadów, że one są bardzo lokalne i padają... Gdzieś moment chmura przejdzie, zleje. Tak i... jest. Tam jest ulewa, a w drugiej części jest susza totalna. Ej. No, ale dla mnie jeszcze w tym roku no, tak się ścierały na tych suchych, jakby pamiętam. Tak jest, ja już mam tyle miesięcy zaorały już hektarów. O, nie chcę ci dużo mówić. Komplet kosztuje chyba... Ogólnie dziobami już nie chcę teraz ci przesadzić. 2400, 2200, no. Grubo ponad 2000. Pieniądze. To są duże pieniądze, bo pokład za to kupisz, no, nie? No tak, no tak. No, ja ale ja sobie orzeń nie wiem o sprawie, nie? No jak pierwsze łąki były, żeby jeszcze zasiać w tym roku to żyto, wiesz, hybrydowe i w ogóle, no to powiem ci, no na górkach to nie wiem, czy poskrobało, nie? Ale była tak, no było ciężko, było sucho, no to powiem ci, rozcierały się. Na razie założymy, jak przyjdzie mi taka fantazja, żeby to wyrównać, że będę to wyrównywał. Na razie nie mam takiej potrzeby, bo sobie gadamy i będziemy sobie gadać. A to wymaga troszeczkę, naprawdę, słuchajcie, no wymaga. Jeszcze coś przy takich, przy takich dużych nierównościach to trzeba naprawić. O awarii właśnie tutaj przycisku mówiłeś. Jeszcze tak jest, tu mamy właśnie kłopot z tym, nie? I będziemy się, no czekamy, no w poniedziałek jest obiecany mam serwis. A od razu ci zrobią to z tyłu też ten? Tak, to... tak. I wbrew pozorom właśnie to kosztuje niedużo, bo... chyba 260 zł ten cały zawór powierzchni, wiesz? Ale ważne, że mogę opuszczać inną rzeczą i robię swoje, nie? Czasami taka głupia sprawa. Nie, bo wiesz, tak ciągnę zboże, na przykład ciągnąłem teraz gdzieś tam na ten i pod górkę tutaj na obwodnicy Gostynina, nie? A, no to jakaś... No to muszę trzymać na hamulcu, bo mi zaczyna zjeżdżać, żeby zaczęło zjeżdżać. Ja trzymam na hamulcu, powietrze mi schodzi. Ja światło długości nie zmieni, powietrze mi schodzi i nagle mnie nie uruchomi, bo mam za mało powietrza w układzie, nie? Także to też od razu zgłosiłem, to będzie wymiana tego zaworu. Ja sobie myślałem, że ponad 1000 zł. Ale... No ale tak jest, bo często jakieś te małe doparele właśnie tak kosztują, nie? Ale gdzieś zawór wymieniałem przy JTX-ie i kosztowałem około 1000, nie? A tutaj przy maksumie gdzieś 260 zł, nie? No takie są rzeczy, wiesz, no. Najlepsze są czasami te zamienniki, gdzie kosztują w firmie oryginalnej, nie wiem, tam parę tysięcy, a pojedziesz i od czegoś innego kupisz, tak jak kiedyś chyba o łożysku jakimś mówiłeś. O! Telefonik? No, mam 300, a bym kupił za 5 zł, no ale... Ja tylko może panel od mojej kierownicy tu podłączyć, tylko nie wiem jak z kablami by było, ale kurwa fajnie by to wyglądało. Ale a la fel, no ale pan zobacz, przykryjcie teraz kukurydzę na ziarko. Piękna duża kukurydza, pamiętacie z vloga. A ile ci oddała? Witalii oddała na tę suszę u nas koło Dychy. No to jest dużo, to jest ładnie, moim zdaniem. Ja wiem, że ktoś napisze, że dałam mu 15, 14. Nie dałem mu 25, ale u nas na tę suszę, którą mieliśmy, naprawdę było nieźle. No w tamtym roku nam Madlen oddał ładnie, to też się pochwali. Ale rok rokowi nierówny, więc no ciekawe jestem, jaki to jest, wiesz, my wiemy, że zawsze znajdzie się ktoś, który napisze, że Unia dała 5 razy tyle, nie? I daj wam Boże. A taki jest internet. Najlepszych, najlepszych plonów, żebyście mieli jak najwięcej. Tego wam życzymy. Ale... No ciekawe jaki ten rok będzie. Niby zima 2 miesiące ma w tym roku. Przejrzymy jeszcze w tej spowodzie, będziemy równać, co Kasper? No, ja kurwa. Może za dużo się no jest to... No nie lubię tego robić, niestety, ale muszę, nie? Fajnie się orze właśnie tak jak tam orałem, z drugiej strony, rzeczy nam od tamtej strony. To później tylko ciach i poprzeczek walej. A tutaj trzeba będzie to prostować. Ślady pozostają brzydkie, no ale... Ładnie rzepaki sobie pójdą przez te pogody. Ja ci powiem, że rozmawiałem z ludźmi, którzy mają rzepaki i dwa razy pyskali na strasanie, nie wiedzą co robić. Są takie duże... To jeszcze późno zasiał i w ogóle to teraz ta pogoda dobrze, bo jeszcze się ukorzeni to zboże. A kto wcześniej? No a właśnie Bogdan, my przecież wiesz jak my dawno sialiśmy. No nie przypomnę ci, ale no to kupę czas przeżyto, nie? To jest takie gdzieś. No to też jak przyjdzie śnieg i w ogóle, no to nie wiem czy to tak dobrze. Nie dobrze, bardzo źle. No. Klasz się śniegowo wejdą wszystko, nie? Ale w tym roku późno, bo się nie dało wcześniej. Zobaczcie, zawsze warto wcześniej fajnie to skruszyć jakimś druberem. Deszcz przyjdzie, przyrówna, przeteguje i zobaczę. Nic się nie pcha, nic się nie dzieje. Dobrze się dzieje. Leon tam stoi.
właśnie, który po Leun. Który po prostu roku był czwarty, ale już czwartego nie zbierałeś. Nie, zbierał kolega, dałem koledze, także no też czasem pomagać, to miałem dosyć. No, jeszcze maloty widać, naprawdę pięknie. No. Jeszcze z tamtego roku stoją. Dokładnie, jeszcze tam mam, na całym z tamtego roku. No, z 60, 70? Do końca, jak do grudnia. Do końca grudnia, to, tak, dokładnie. Powiem ci, już widać, że na oko potrafisz wyliczyć. To już jest tak. Kiedy byłeś, teraz byłeś jakoś ostatnio? No z miesiąc temu to lepiej. No. Na vlogu powiedziałem, co mnie zaskoczyło. I wtedy co byłeś, też tego nie wiedziałeś. Od tego czasu, żeśmy rok nie byli, pracownicy, Mołdawia, Ukraina. A wtedy polskie, dziadki z PGR-u. Nikt tam nie pracował. A teraz same Mołdawia, sama Ukraina, same jakieś takie naprawdę historie dziwne, co mnie samemu dziwi. No wtedy pamiętam, no to tak fajnie to wszystko wyglądało, bo wiecie, no starsi ludzie, którzy widać całe życie w PGR-u spędzili i w ogóle co się znali na temat. Ale oni poszli już na emerytury. Co będzie zabornik jeszcze rzucał? No pod kukurydzę też będę rozrzucał tam na działce, na tych gnojówki jeszcze będziemy wozić. No właśnie to. Ja postaram się nakręcić sobie tutaj, bo no, ciebie nie będzie. No. Także ja sobie to rzucę, wiesz, na vloga, a ty rzucisz muszę. No ja sobie trenuję. Muszę to wywieźć przed zimą, no bo mam, wiesz, no tyle co. Ile ci wchodzi w te zbiorniki twoje? 150 tysięcy litrów. Budej. Ale. Teraz nie było dużo deszczu, to nie będzie tak dużo. Jak są duże deszcze, to. No to wiadomo. Masakra. No nie widać tych zbiorników, ładnie ziemi są, nie przeszkadzają. Tak jest. Płyty są zbrojone drutem 18 na wierzchu, żeby nic się nie zerwało nigdy. One są w którym miejscu? Obok płyty po tamtej stronie osobnego ogrodu. Aha, taki dobry. To znaczy na razie wymyśliłem na pewno, że wezmę dużo Hulka i wezmę dużo Walterinio. Walterinio, a na ziarno zobaczymy jeszcze co no, czas na razie pokażę. Tutaj będę się starał tąkać się jakimś. A jeszcze raz dookoła będziemy dopiero będziemy się. Będę się starał dopiero wiesz, posłuchać, co oni tam mi powiedzą i tak dalej. Ale Witalio jest czasem miana naprawdę w tym roku, jak susza była na zapała wody i no. Dała radę, nie? No. A nie myślałeś sobie tu właśnie na pokon za właśnie tej zatkwi? Powiem ci, no krzyk się znaczy jest to dobry poplon na dłuższy temat mi się wydaje, bo jak ja sieję poplony te wczesne i one tutaj kasuję we wrześniu, to chyba. Nie, właśnie nie, no ty Krzysiek teraz. Bo jak no to właśnie no to dobra, on będzie na zimowe. Ale ona już powiem ci u niego teraz przerosła, nie? Już puściła kwiaty i wszystko. Więc ona już wcześniej, tak jak on wcześniej to zasiał, to i wcześniej do orki się też nadawała, moim zdaniem, nie? Znaczy, mi się wydaje, że fajna rzecz, bo dużo liści, dużo no, masy, nie? No, no to jest naprawdę, jestem ja u siebie jak przyjechałem, to jak grzepok, taki już porządny. Tak. Ja nie wiem, co zrobił nasz znajomy tutaj w Solcu z rzepakiem. Po lewej stronie, tam był taki piękny rzepak, widziałeś co się stało? Gdzie, w którym miejscu? Na podazysku nie będziemy mówić, no tak, ale na Solcu? Jak dojeżdżasz ode mnie do Solca po lewej. Od ciebie do cudny rzepak, a zrobił się taki blady, taki śpiew. Ja nawet nie wiedziałem, czego skracał i przypierdzielił. Ja nawet nie wiedziałem, że on nie zauważył, że może był taki słaby. Myślę, no super rzepak był, super, ale no teraz już nie jest super. Jak u nas na Solcu mało kto rzepak, to trzeba od tego zacząć. Ja jedynie kto u nas w okolicach ma to zawsze na budach, wiesz który, ten z sieraków. I w tym roku, powiem ci naprawdę, właśnie chyba ta pogoda mu tak sprzyja, bo piękny, nie zawsze ten poprzeciak taki od drogi, paręnaście metrów nie było nic, nie? Tam jest dobra ziemia, tam są. A teraz ci powiem, w tym roku naprawdę ładny rzepak. Jak jechałem sobie autostradę, właśnie też patrzyłem, no to naprawdę rzepak i teraz odkryły, nie? Na początku te susze to trochę dało się bez taki, nie? Ale teraz właśnie ładnie pokusiły. A nie sankę? Jakąś będziesz też na wiosnę? Tak. Będę tą samą? Nie, będę nabywał świeżą teraz, tak? Świeżą. Także. Nawet z premedytacją teraz zmieszałem już od razu z przeżytem, żeby no. Było do bydła dodajemy. Ty, a to muszę pamiętać, no bo ja w tym roku też się porywam na mieszankę u siebie. I porywaj, fajnie u ciebie razem sobie zamówimy no. I weźmiemy sobie taką fajną mieszankę, która się sprawdzała.
bo naprawdę to najlepiej wychodzi. No, bo mnie, bez tych grzybów, bez tego wszystkiego. Dokładnie, bo... u rodziców oni też zawsze mieszanka i kurde, sieją tą pszenicę, też nie robili tego dużego nakładu i nigdy z pszenicy nie wyszło im tyle, co z mieszanki, nie? A mieszankę mi z chęcią skupują, zależy też jaką, jak jest. Jeżeli masz jeszcze pszenicę, każdy tak, ci kupi. Tak, bez owsa. Tak, bo jak za dużo owsa, to tam jest. Ale w tym roku na przykład powiem ci, że jest super parcie na... Na owiec, czysty owiec. Właśnie tak jak biorą. Nikt nie sieje, jest właśnie z tym właśnie, wiesz. Już kiedyś chciałem właśnie ten windus próbować, ale później mówię, super. Nie wiadomo czy... No widziałeś jak to u mnie wtedy było, nie? A tak to u nas właśnie na... Szukają, mają, szukają. Tak, później aż się zabijają o to, nie? Tak co jeżdżę, nie chcę się prostować, może na końcu sprostuję. Nie wiem, no kiedyś to sprostuję, no bo... To ładnie nie, bardzo jest. A skoro ładnie przykrywa, a zobaczcie, no nawet najwyżej tam na koniec kukurydza na ziarno, zobaczymy, żadnego budynka nie ma. Zobaczymy, najwyżej weźmiemy sobie zagajnik i drzewka nasadzimy, najwyżej jak nie będzie nam się chciało prostować tam drzewami bardziej. Albo jakiś nowy plac na baloty. Czemu by nie? Wszystko można. Pamiętam jak my na wiosnę w Mokrzynie robili, a tu zaraz wiosna z powrotem. Pamiętam no. Pierwszy pokus. Zaraz nie obejrzę się, śnieg. Czas to leci. To... Cały czas jest robota, co gdzieś tu codziennie. W gospodarstwie nigdy człowiek się nie nudzi, nigdy. Jak ale są... jestem zadowolony, właśnie jak zobaczcie. Jeżeli orze, jak można równiutko piłkę kulnąć, jest wtedy fajnie, nie? No teraz jak to chyba to w miarę jest, nie? Tak, tak ale słuchaj, jest różnica. Na przykład jeżeli między jedną spółdzielnią jest 30 groszy różnicy, a drugą... To jest trochę brzydko. A ostatnio no świnie. No, u mnie to co teraz jest ze świniami i co rodzice narzekają, to jest akurat taki fajny miot był. Bo trzy maciorki się oprosiły, to wiesz, trochę tych prosiaków było, nie? No i po 3,50? 3,60 chyba sprzedali. A no i to jest nic. Tam gadał ze znajomym wczoraj, jak akurat sobie tam na cmentarzu, nie? Jakiś temat na świnie. Czy... Gdzieś tu w okolicy u nas. Jak normalnie po 300... 330 za parkę i wszystko, to po 150 jeszcze się krzywił, nie? I nie chciał wziąć. A wiesz czemu? No bo przecież w Danii chyba i w Holandii jest ta choroba, nie? Ale zboże jest drogie też. No i wiesz, oni żeby wiesz, ta choroba wchodziła i żeby jak najszybciej to sprzedać. Póki jeszcze można, nie? Bo później kto ci to kupi. I wszystko na wiesz, do Polski, nie? Wydaje no to za grosze. Wydaje mi się, że to jest polityka. No. Jest powiem ci, za grosze kupili, ja teraz rolnikowi, no. No i co, jak musisz sprzedać, no bo gdzie? No później już przyrosną, no musisz sprzedać to. No to jak mówię, po 5,50 były, nie? A kurwa weź sprzedaj za 3,50, 3,60. No to jest kurwa ból, nie? Bo no zboże tak samo drogie, wszystko musisz skarmić, pasze, nie pasze. Wszystko musisz skarbić. No ale niektórych ludzi to w ogóle to nie interesuje absolutnie. No to jest, mówię, no porażka, totalna porażka. Nie gadałem z Kubą, mówi trochę te indyki, to wszystko trochę poszło, nie? Naprawdę, mówi, teraz zadowolony jest, nie? Bo w tym roku, mówi, trochę sobie odrobi, nie? Za to. Ale kurczę, no ze świniami, no gadałem teraz z rodzicami, no dużo się nie trzyma, nie? Ale zostawia się to zboże specjalnie, to wszystko, żeby skarmić te świnie i o, sprzedać je za bezcen, nie? To już by to zboże sprzedał i by Kuźma... Ta, miał w dupie, nie chodzi, nie obprzątał. Tak jest. To co, na razie rozłączymy się, bo zaraz też przyjedzie chłopak, to jest nasz młody przyjaciel Piotrek. Z nami porozmawiać chwilkę, także nakręcimy może chwilę, żeby chłopak też miał jakieś wrażenia i co, no i będziemy dyskutować na temat rolnictwa cały czas, nie? Chyba to jest głównie to, co nas interesuje, nie? No, tak akurat ty możesz się powypowiadać. Tak nam się wydaje. A ja. No dobra. O, wreszcie dźwięki natury. Trochę inna perspektywa, bo Piotrek dzisiaj z nami. Krzychu zadowolony, bo nie będziemy prostować. Nie dzisiaj już Krzychu mówi. Krzychu musi dzisiaj po pieska jechać i nie będzie tego prostował. Lepiej mówi jak sprostuje sobie właśnie na tamtym. Moment nam to teraz poszło. Kurde, ale tu to chociaż moc cud. Ale... No jest bader. Jeden bader jest, znaleźliśmy jednego badera. Ja go wykopię jak będę wracał. O, piękna czapka. Tak se założyłem, mówiłem, żeby było. No jak tak dalej pójdzie, to ładne rondo zrobimy. Zaraz, moment, ciemno, bo już trzecia.
kawałek jest. Będę oglądał to na poniedziałek. Aha, o, dobrze wiesz. Ogólnie będę miał fajne vlogi dla was od Krzysia. Krzysio tam nagrywał właśnie coś ala z pomiarami na polach. Więc nie wiem, kiedy Orka wyjdzie, a kiedy wyjdą dokładnie tamte filmy. Mam nadzieję, że najpierw wyjdzie Orka. I później właśnie, także możecie się spodziewać, że jeszcze będzie... Ile ty masz tam vlogów nagranych? Jednego czy więcej? Dwa. A z czego ten drugi? Jest Orki, jeden jest właśnie z tego samochodu. Aha, dobra, samochodu. Czyli dobra, to już macie lekką zapowiedź, co będzie. Jeszcze prawdopodobnie samochód jest niesamowity. No, prawdopodobnie w tym roku jeszcze gnojowice dostaniecie. Gnojowice jeszcze też tam są. Jo, ty ponagrywać, ja na pewno zjadę, wezmę. Jeżeli chcecie, naprawdę coś jeszcze takiego. Nie no, ludzie chcą, oglądają, lubią. No to możemy tam z próbę zdrojenia coś podobnego. O, no właśnie, kurde, fajnie, jakbyś kiedyś właśnie to zrobił, nie? Tak zwane codzienne obowiązki, jeszcze tylko od tamtej strony jak dojenie. Ja się ale nikt nie chce. Ale właśnie, o kurde, dojenie by było fajne. Wiesz, jak tam czasami taczką sobie tam pasę przywozisz, to takie inne, nie, niż paszowozem. Dobry pomysł, to jest dobry pomysł. To zrobimy. No, jak bijecie tu, ile Krzychu, 4000? Będziemy działać. To będziemy działać, jak bijecie tu 4000 łapek, to będziemy działać. A bijecie, bo... Jak będzie, to zrobimy. Jo, ale spokojnie, dałem taki mały próg, bo wiem, że biją, bo chyba pod Kiszonką, to wtedy ten godzinny nagrałem, jest 6000 ponad coś łapek i teraz pod tym twoim, co jeździłeś z Kanią, to jest też te ponad 4000, także dadzą sobie radę na spokojnie, mam nadzieję. No, ale musimy zrobić jakieś motywacje. No, ale motywacja musi być, a jak... ostatnio? No. I jak się jeździ? No fajnie. Jo? A ty masz jakieś gospodarstwo? Nie. Ale zamiłowanie jest. Tak. To najważniejsze. A no masz jedynie, znaczy wiesz, to ale to skądś się to musiało wziąć, nie? Z niczego się to nie bierze. Nie każdy lubi się obrudzić. Ale słuchaj, tato, tam muszę przejechać tutaj z powrotem. Zakręcimy. Żeby młodzi wiem, że też poszło. No możesz nawet teraz dać. Tak, właśnie teraz dać. No. Też ja go zapraszałem, młody zapraszałem, że jeżeli ktoś z widzów chciałby przyjechać, naszy, no. Przyjechać się zobaczyć na tę drogę, jesteśmy otwarci. Równie otwarte jak u Bogdana. My ile razy jesteśmy w Bokszynie, ktoś przyjeżdża, nie? Na kawę pogadać. Często ludzie jadą, wiesz, gdzieś nad morze czy coś i specjalnie jadą przez Bokszyn, nie? Żeby tylko przyjechać, zobaczyć. Także naprawdę podziwiamy i cieszymy się, że tak odwiedzają. Jo, bo żeby za długi vlog nie był, tak to młody się przejedzie i takie, będziemy kończyć. Teraz masz ręce. Jo. Jest jeszcze za parę przycisku. Jest to trochę utrudnione, wiesz, no, no ale co zrobisz, no. Będzie wymiana, a ja nie będzie na początku. Jest burzą, więc na razie musimy robić to, co robimy. Na razie musimy działać. Wyciekam, ustawimy, zaraz mogę przejść. Nie? Dobra. Kurwa, fajnie. Dalej, kurwa. I kto tak wie, co ma zrobić, kiedy idzie na dół? Przez sprzętu mówię teraz, żeby dalej. I tak. No, można? Pamiętam, jak ja pierwszy raz 60 orałem. Mój Jezu. Tak to zawsze mama mi opowiadała, bo wiesz, 60 z tyłu miałem taką deskę położoną, nie? I zawsze jak tylko tata jechał orać, to co by się nie działo? Nie, dobrze by było, jakbym siedział. Ja tylko dojechałem na pole, już spałem. Nie wiem, jeździłem tylko po to, żeby spać, mama tak mówi, nie? Nie było kiedyś, żebym posiedział i popatrzył, że tata coś robi, tylko po prostu, nie wiem, jechałem i spałem z tyłu. To zawsze jak wróciłem, to głowa taka poobijana. Że masakra, nie? Boże, pamiętam jak pierwszy raz się wsiadło, mówię, ja cię kręcę. Ale no, w takim ciągniku to młody ma łatwiej, nie? Niż takie 60, no. Ale widać, że pedał z
jego ludzie. Jeżeli ktoś jest z bliska i chciałby z nami naprawdę przejechać się, zapraszamy. Zapraszamy, to nie ma problemu. Ja sobie to sprostuję, w poniedziałek bo dzisiaj nie wiem. Młody musisz mamy namówić i tatę, żeby ci ciągnik kupili. To będę. Postać. Oj tam, case też dobry. Optum. A no to już taka wyższa półka. Każdego można nauczyć, słuchaj, to nikt się nie rodzi od razu we wszystko umie, tak? A, ja też przecież przyjechałem, no musiałem kilka razy z tą pojeździć. Każda maszyna inaczej chodzi. W Mokrzynie też trzeba było się nauczyć. Lada i trawa. Wszystkiego od razu nikt nie umie, bo to nie jest... Każdym ciągnikiem w Mokrzynie też inaczej się jeździ. Nie wiem, że to Ursuza i tak jest każdy, wiesz. Trzeba wyczuć. I naprzód. Nikt nie jest od razu święty, ja też żywioł nie użyłem, czy Kasper, czy każdy inny, nie? Pięknie to wygląda. Kwestia jest dla mnie, fajnie, nie? Ale kurwa. Ja tu sobie prostuję później, bo to wiesz, co to jest. Aj! Jeziorka jest impreza. Łapka w górę dla Piotrka. Za dobrą robotę.